popularność różnego rodzaju SUV-ów oraz crossoverów jest tak duża, że w większości premier nowych modeli tego gatunku nie towarzyszą jakieś większe emocje. Jednak premiera nowego Suzuki Jimny odbiła się bardzo szerokim echem po całym świecie. Wiecie dlaczego tak się stało? Bo wbrew pozorom nie jest to słodki crossover. Stylistyka zewnętrzna nowego Jimny może być myląca dla osób, które kupując nowe auto sugerują się tylko i wyłącznie jego wyglądem zewnętrznym. Nowe Suzuki wygląda jak zabawka, którą ktoś przez przypadek powiększył. Sami musicie przyznać, że auto polakierowane na ten seledynowy kolor wygląda po prostu słodko. Z drugiej strony Suzuki tym modelem pokazuje, że aby samochód wzbudzał olbrzymie zainteresowanie, jego nadwozie nie musi być pełne finezyjnych ozdobników. Jeśli macie skojarzenia tego modelu z nową klasą G, nie jesteście osamotnieni. Ten srebrny element zamontowany na dachu prezentowanego egzemplarza to dodatkowy bagażnik, który moim zdaniem będzie dość często wykorzystywany. Dlaczego? Ponieważ standardowy kufer nowego Jimny ma wręcz mikroskopijną pojemność wynoszącą 85 litrów. Podczas pierwszego kontaktu wnętrze prezentowanego samochodu zdradza, że pozorna, słodka natura nowego Jimny jest nie do końca szczera i prawdziwa. Absolutnie wszystkie materiały wykończeniowe są twarde jak skała. Przed oczyma kierowcy znajdują się dwa analogowe zegary, pomiędzy którymi znalazło się miejsce na monochromatyczny wyświetlacz komputera pokładowego. Ogólny rysunek deski rozdzielczej też prezentuje się dość archaicznie. Jedynym przejawem nowoczesności jest ten dotykowy wyświetlacz systemu multimedialnego, który nie grzeszy intuicyjnością obsługi. Jakby tego było mało, opcjonalna automatyczna skrzynia biegów ma tylko 4 przełożenia, a tuż obok niej znajduje się drążek, który dla wielu osób może być zaskoczeniem. Regulacja kierownicy w obu płaszczyznach? Zapomnijcie. Zapomnieć możecie także o regulacji wysokości fotela. Ilość miejsca na tylnej kanapie jest nawet całkiem w porządku. Jak widać, kolanami nie dotykam jeszcze do oparcia przedniego fotela, a wolna przestrzeń nad głową jest więcej niż wystarczająca. Niestety sama kanapa jest dość nisko umiejscowiona, co wymusza niewygodną pozycję siedzącą. Również szerokość kanapy jest mało imponująca, a dwie dorosłe osoby będą na niej siedziały mocno ściśnięte. Oddzielnym tematem jest zajmowanie miejsca właśnie tutaj, gdzie aktualnie siedzę. Suzuki Jimny jest samochodem trzydrzwiowym, więc aby dostać się na tylną kanapę, trzeba się troszeczkę nagimnastykować. Suzuki Jimny nie czuje się w mieście jak przysłowiowa ryba w wodzie. Jego silnik jest bardzo ospały, automatyczna skrzynia biegów dość leniwa, a układ kierowniczy jest tak silnie wspomagany, że o jakiejkolwiek precyzji możecie praktycznie zapomnieć. Komfortu podróży nie poprawiają także dość przeciętne przednie fotele. Ponadto, podczas wyższych prędkości w kabinie robi się bardzo głośno. Ale wiecie co? Wszystkie te niedoskonałości znikają w miejscu, do którego aktualnie jadę. Znajduję się z dala od miejskiego zgiełku w
miejscu, gdzie Suzuki Jimny może pokazać swoje prawdziwe oblicze. Do dyspozycji mam nie tylko skuteczny napęd na 4 koła, ale także reduktor. Na dodatek prezentowany samochód ma w dalszym ciągu nadwozie oparte na ramię, co jednoznacznie pokazuje, że mamy tutaj do czynienia z prawdziwą terenówką. Na podstawie samych zdjęć zakochałeś się w Suzuki Jimny od pierwszego wejrzenia, koniecznie umów się na jazdę próbną, która z tej miłości być może skutecznie Cię wyleczy. Jeśli jednak takie pojęcie jak nadwozie oparte na ramię, reduktor oraz kąty zejścia i natarcia nie są Ci obce, nowe Suzuki Jimny Cię nie zawiedzie.